Bukiety ślubne, trendy 2012. Marta Mikołajczak, Mądrzak. Bukiet ślubny to jeden z ważniejszych elementów wybieranych przez panny młode. Panie często spędzają długie godziny przeglądając ślubne strony internetowe w poszukiwaniu tej wymarzonej wiązanki kwiatowej. Wielokrotnie się zdarza, że panny najpierw wybierają bukiet, potem dopasowują do niego dekoracje i inne dodatki. A zatem, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze bukietu ślubnego i jakie będą najmodniejsze bukiety w 2012 roku? Na wstępie kilka porad, o czym powinnyśmy pamiętać przy wyborze wiązanki kwiatowej. Jeśli szukamy bukietu na stronach zagranicznych, zwróćmy uwagę, z jakich kwiatów jest wykonana kompozycja. Sprawdźmy też, czy w okresie, kiedy będziemy zawierać związek małżeński, wszystkie wybrane kwiaty będą dostępne. Jeśli nie, a bukiet bardzo nam się podoba, poszukajmy zamienników lub sprawdźmy, czy można je sprowadzić z zagranicy. Dobry florysta dobierze nam poszczególne elementy, jak również doradzi, jaki bukiet wybrać do naszej kreacji. Kształt i rodzaj bukietu warto dopasować do sukienki ślubnej, aby całość ładnie się prezentowała. Przy bukietowych poszukiwaniach nie zapomnijmy o panu młodym. Dżentelmeni od wieków nosili butonierki w klapach marynarki, przy ważnych uroczystościach. W dniu ślubu tym bardziej powinni o niej pamiętać. Kwiatek pasujący do bukietu panny młodej to bardzo elegancki dodatek, wręcz niezbędny w tym wyjątkowym dniu. A jakie bukiety będą najmodniejsze w 2012 roku? Podobnie jak w zeszłym sezonie i w tym roku królować będzie intensywny kolor. Barwny bukiet w kolorach fuksji, czerwieni, pomarańczy, żółci, soczystej zieleni, czy kobaltowym niebieskim pięknie będzie się prezentował na tle jasnej sukni. Kwiaty i kolory w wiązance powinnyśmy łączyć i mieszać. Do wyboru mamy właściwie wszystkie gatunki kwiatów i duży wybór roślin. Florysta zaproponuje nam ciekawe zestawienie kolorystyczne i pomoże stworzyć niezapomnianą aranżację. Bukiety jak rajskie kwiaty to hit sezonu 2012. A klasyczne kompozycje z białych, ekru i kremowych kwiatów? Uspokoję wszystkie klasyczne dusze, takie bukiety nigdy nie wyjdą z mody. Prosta wiązanka z kremowych centadeskiach, kula z ekru i róż. Czy białe storczyki w bukiecie to bardzo eleganckie zestawienie, zawsze pasujące do ślubnych kreacji. Przy wyborze pamiętajmy, aby kierować się zasadą jednego gatunku roślin, mieszanie różnych kwiatów przy tych kompozycjach jest zbyteczne. Kwiaty, które tu idealnie pasują to lilie, storczyki, róże, frezje, tulipany, goździki, eostomy oraz konwalie. Jeśli lubimy prosty styl, pamiętajmy o klasycznych aranżacjach, które nigdy nie wychodzą z mody. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.